Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 42 werset. Bóg tak, ale po co Zbawiciel? Kaznodzieja Emil Frommel, żyjący w latach 1828-1896, opowiadał o pewnej rozmowie, którą przeprowadził w czeskim kurorcie Karlowe Wary. Tak, proszę Pana Boga, Ojca, mogę jeszcze zaakceptować. Tak, proszę Pana Boga, Ojca, mogę jeszcze zaakceptować, bo potrzebuję Go. Ale po co mi Zbawiciel? Nie wiem, co miałbym z Nim począć. Tak mówi jedna osoba. Dlaczego jest Pan tutaj w Karlowych Warach? Spytał go Frommel. No to ten jego rozmówca odpowiada. W zeszłą zimę miałem takie bóle, mówię Panu. To było coś okropnego. Mój lekarz powiedział, że to są kamienie w woreczku żółciowym. Na to ponoć najlepsze są Karlowe Wary. A więc jest Pan tutaj po raz pierwszy. Tak, wcześniej nawet za bardzo nie wiedziałem, że istnieje taka miejscowość, ale kiedy mój lekarz mi o niej opowiedział, zacząłem się interesować i dużo czytać o tym miejscu. Widzi Pan, przez 40, a może nawet 50 lat nie interesowało Pana to miejsce, ale kiedy kamienie dały o sobie znać, wtedy stało się ono dla Pana bardzo interesujące. Podobnie jest ze Zbawicielem. Latami można uważać, że da się bez Niego żyć. W najmniejszym stopniu się Nim nie interesuje, ale kiedy nadejdzie moment, że nasze grzechy niczym kamienie będą naciskać na nasze sumienie, to ja Panu mówię, wtedy Jezus staje się bardzo interesujący, gdyż wtedy nikt i nic nie jest w stanie pomóc tak jak On. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. 1 list Jana, 4 rozdział, 10 werset.